Witam was. Straszna śnieżyca się roztrzepała. Żonka coś tam zbudowała, ponieważ na ostatnich komentarzach pisaliście, jak szła z tymi gałęziami, że wyglądała jak paw z tym wszystkim. Więc dzięki temu, że ktoś jej taką ideę podsunął, że tak powiem, taki pomysł, postanowiła zrobić z gałęzi pawia. I całkiem fajnie to wyszło. Ale się rozsypało. Znowu. Czy jest paw? Dumny paw. Mam nadzieję, że w ogóle coś będzie widać, bo ten śnieg naprawdę dość mocno tutaj napiera. Także mamy pawia. Jest i paw. I ma ogromny ogon. Nawet podświetlony. No, ciężko będzie to zobaczyć. Ale może coś tu wyjdzie z tego. A jak nie, to jeszcze za dnia trzeba będzie podfilmować, jak nie będzie sypać, że jest paw i jest ogon. Wczoraj rano startowałam i już pół godziny temu wszystko było gotowe. Tak jest, trochę roboty z tym było, ale dała radę. Przez odległość, fajnie to wygląda, fajnie wyszło. Nowa ozdoba ogrodu, z pawiem na czele. No, także fajny projekt zrobiła tutaj. Fajnie to wyszło, powiem wam, naprawdę. Ciekawie, ciekawie. Że są grube patole i cienkie patyczki. Grube formują linie, a cienkie idą właśnie z tej strony. To są jabłonek, to jest orzech i tam z tyłu są patyki w brzozę. Tak. Fajnie wyszło. Super. Także powstał paw w ogrodzie. Taka ciekawostka. Troszeczkę przestało, może teraz będzie lepiej widać. Jest paw. Jego ogromny ogon. Tak, teraz troszkę lepiej widać, bo trochę ten śnieg dał sobie spokój. Także jak widzicie, z różnych gałęzi można różne rzeczy zrobić. I dość ciekawa, fajna ozdoba w ogrodzie. Ale i pożyteczna, ponieważ robiłem wam dwa takie filmy ogrodzenia z gałęzi, jak może to zmienić cały biotop ogrodu, coś takiego postawienie, ponieważ chowają się tutaj ptaki, myszy, różne inne zwierzątka, gąsienice, insekty, byle co tutaj się po prostu chowa, niekiedy jaszczurki. To jest po prostu używane przez cały rok przez zwierzęta. A jeżeli będzie się to zużywać, bo wiadomo, że z czasem to po prostu to drzewo jak gdyby zgnije, to wtedy po prostu będzie cała ziemia nawożona tutaj tym, ponieważ to jest idealny kompost, który tutaj z tego powstanie i odżywi to naszą ziemię. Także jest to całkowicie biodegradalne, że tak to powiem, bo można powiedzieć ekologiczna ozdoba. Oczywiście lampki nie są ekologiczne, ale tak dla ciekawości, żeby to lepiej było widać, po prostu tutaj założyłem na chwileczkę wam, żebyście mogli zobaczyć, jak się to prezentuje. Idziemy jeszcze raz, teraz już za dnia, na szczęście. Żeby było coś więcej widać, bo wczoraj to jednak trochę słabo było widać, wydaje mi się. Chociaż nie wiem, bo jeszcze filmu nie składałem. Uważaj, domek tu. O, kret był. No. Spod śniegu wyrył. Dobre. Miał moc.
teraz jest paf. Żeby orła nie wywinąć. Jak to uchwycić, żeby to w całości złapać. O, teraz. Ideą. Teraz fajnie wyszło. No, teraz widać troszkę lepiej, jak to zbudowane jest. Wszystko idealnie. Ale fajnie to wyszło nawet, powiem wam. Fajnie to zrobiła. Mamy patyki jabłek, tu mamy brzoza i tu później kawałek olejka i tu mamy brzozę z liściami. No, dobrze, teraz już za dnia widzieliście, jak to lepiej wygląda. I tam z tyłu, tam nie wiem, albo jest widoczne dla was, ja spróbuję, jest butlaja. To znaczy, kiedy ten moment, ja muszę pytam, hoe heet dat? De start van de pauw? Ogon odpawia. Kiedy ten ogon odpawia, jeszcze jest i później ten butlaja kwitnie, to daje cały inny efekt. Dobra, taka ozdoba ogrodu, która nam doszła. Dzięki waszym komentarzom. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.